Droga Anno, piszę ten list w nadziei, że jesteś w stanie wybaczyć mi moje postępowanie. Wiem, że jako twój ojciec nie powinienem zostawiać cię teraz samej, ale chcę zapewnić mojemu wnukowi spokojną przyszłość, a to można osiągnąć tylko poprzez przelew krwi. Pewnie myślisz, że motywuje mnie chęć zemsty po tym, co stało się z twoją matką. Ale uwierz mi, iż to nieprawda. Jedyne, o czym teraz myślę, to nasz dom, który chcę chronić za wszelką cenę przed Moskalami. Dołączyłem do wojsk pułkownika Zborowskiego, które oblegają Twer. Podobno w naszym kierunku zmierza ruska armia, która ma przerwać blokadę Moskwy. Mam nadzieję, że w chwili, gdy czytasz ten list, jest już po bitwie, którą oczywiście wygramy, ku chwale Rzeczypospolitej. Twój kochający ojciec, Jan. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Puchny Niedźwiedź i po raz kolejny widzimy się w Mountain Blade, ale tym razem jest to nieco inny Mountain Blade, ponieważ jest to mod The Deluge, czyli potop po angielsku. Zapewne wiecie, że jest to związane z podwójną perspektywą, o której wspominałem w audiologu numer 5, dotyczącą kampanii z kozaków. To jest właśnie ta perspektywa. To jest moja armia. Jeżeli ktoś już oglądał perspektywę z kozaków, to wie, że jest to bitwa pod Twerem i pewnie już też wie z dopisków historycznych na końcu, że wrogowie, czyli Rosja oraz Szwecja, zwyciężyli z Polakami w tej bitwie tylko dlatego, że zaatakowali ich podczas świtu, to zaraz jak słońce wstało, gdy Polacy nie byli przygotowani, przez co nie mogli zaszarżować, husaria nie mogła zaszarżować na wroga i dlatego przegraliśmy. Co też tutaj widać, moi husarze, którzy stoją tam z tyłu, są bez koni, czyli jesteśmy bezbronni, jest nas mniej, jesteśmy nieprzygotowani na atak, a nasi wrogowie już do nas strzelają z daleka i wydają rozkazy, ponieważ naszymi wrogami dzisiaj są I'm Not On Drugs, czyli Denius, którego znacie z kampanii Rodu Ursusa chyba. Może on tam gdzieś tam się rzucił, on nagrywa razem z Hogatym. Kuba 2520 z naszego TS-a, Dawar z naszego Bosia oraz Lord Zachajew jest po mojej stronie. Siemka. Tak, w końcu może się wezwać. W końcu. Czekałeś, wiem. Którego znacie z kozaków, który był po stronie Rosji, ale musi zastąpić im patriarchę dzisiaj, gdyż patriarcha, no cóż, nie może grać na tym Deluge. Coś mu po prostu z tym modem nie działa, nie może go uruchomić, dlatego patriarchę w tych drugich perspektywach z widoku postaci będą zastępować inne osoby. Takie jak chociażby Zachajew. Zachajew, jaki mamy plan? Bo tak, gdzie stoisz z tymi pikinierami? No właśnie tak myślałem i jak wystrzeli, pomyślałem, że może zaszarżować przez bramę. Tylko jeszcze raz wystrzelam i myślę, że to może ich zaskoczyć. Ale nie całą armię zostało tych husarzy, za tylko pikinierami, masz innej, że pomóc. A gdzie to jest brama? Brama? To na środku tu. Mhm. Ja wezmę troszkę, podejdę bliżej moją armią, bo jak widzicie, wydaję mojej armii komendy. Husarze tutaj robią krok. Jest ich około 30 z tego, co pamiętam, gdyż ustawiłem to w opcjach serwera. Otworzyliśmy bramę, nasi wrogowie stoją na tamtym polu, nie wiem na co czekają tak naprawdę. Strzeli do nas. Na to. Jeszcze 10 kroków, no dalej. Okej. Okay. Moja seria podeszła, jestem gotowy tak naprawdę. Może weź strzelców, podejść nim bliżej i zacznij strzelać, co? Ja się chcę. Moi piechociarze się trochę zbugowali. Nie, niewielu ich miało i zacznij od tego. Okej, okay. Nie, będzie. Tam mamy armatę na wieżyce jak coś, ale strzelanie z niej to będzie trochę takie pis na wodę fotomontaż, bo ona nic nie robi. To nic nie zrobiło. Okej, okay, teraz lepiej. Przeładujemy. No cóż, broń jest z epoki XVII wieku, czyli jest XVII-wieczna broń, dlatego długo się ją przeładowuje i nie robi ona zbyt wiele, bo jest bardzo niecelna. Choć i tak nie jest to zbyt realistyczne, ponieważ ta broń jest celniejsza niż w Napoleonic Warsach, a Napoleonic Wars jest ze starszej epoki, jakby nie patrzę. Prawda, Zachajewie? Prawda, to jest strasznie, mnie to denerwuje. Zawsze deluduję, że ta broń jest w porównaniu do Napoleonic Warsów tak celna, że pewnie zawsze trafią, nie przechwalając się zupełnie. W ogóle, zero przechwały. Ja raz im tutaj... Jak mnie capnęli! Dobrze, że po śmierci mogę się skryć jako jakiś bot, chociażby ten husarz. Utrzymać pozycję! Wracać tu!
Utrzymać pozycję, utrzymać pozycję. Nie słuchają się. Nie. No wam, słuchają się jednak. Dobrze, dobrze. Mam malutkie lagi, ale postaram się ich. Jest lipa. Zabijając mnie troszkę zepsuli nasz plan. Troszeczkę. Strzelaj! Daj komendę do ataku tym gusarzom. Strzelam. Mam iść do ataku? A, ginę. Tak. Myślę, że... Okay. Bo oni stoją tymi muszkieterami i zostawili bez ochrony. No pobiegnę. Raz, ginę. Dwa, trzy. To ty. Padę. Z drogi. A tutaj będę teraz trochę tak jakby aimował, czyli będę leciał na Hama, nie patrząc na nic. Bo to tylko boty, więc czemu mam ja tutaj jakieś bloki robić, czyli nie zaawansowane rzeczy. Kolejny. Nic nie zatrzyma Husari. Nawet bez koni jesteśmy po... O! Nie było tematu. Jesteśmy niebezpieczni, chciałem powiedzieć. Czy zabiłeś? Nie. Zabiłeś swojego? Nie. Czym się wydaje? Po prostu umarłem. Mhm. W najzwyczajniej świecie. Dalej do nas strzelają. No coś nie chcą się ruszyć. Ha, źle dla nas. Już. No nie są głupi, powiedzmy. I szturmować na nasz obóz, a co robią inni moje? Ci pikinierzy imba, ale przynajmniej jest to jest zachowane to, co się działo na kozakach, czyli mas pikinier. Naprawdę. Nie powiem, kto zrobi ten mas. No ty zrobisz. Przejście koszar. Jesteś taki słaby, że jest tylko jedną taktykę, mas pikinier, znaczy są kilku podziwów. Nie zrobiłem. Nie, to nie był mas pikinier, bo miałem też tych strzelców. Oj tam. Nie opłacało mi się robić koni, bo stanie kosztowała 8000 pierwsza, a bodajże trzecia koszara jeszcze była tańsza, także... W tym momencie też chciałbym powiedzieć, że każdy, kto chciałby wziąć udział w takiej bitwie na mozie DD Lucz, to jak wbija na TS-a i w czasie nagrywania oczywiście go zgarniemy, im więcej ludzi, tym śmieszniej, więcej frajdy, znowu zostanę zabity, więcej frajdy, więcej zabawy i tak dalej. Czy oni nas wyrzynają, czy mi się tylko wyda... O. Znaczy... O... Bikini nie jest dobry do walki na krótki dystans. Przed chwilą to odkryłem. Jeju, te boty troszkę... Ej, wyrzynam im strzelców. Ja też. Ojej, plecy mi się wbił dawar. A to... Dawarek. Chciałem go nazwać inaczej, ale to jest dawarek. Robił mi mapy do bosia, więc... O, zemściłem się. Raz, chuciachu i po strachu. Ja Danios zabił. Mnie zabijają boty jak na razie oraz dawar raz zabił. Trzeba mi się wydaje, że tam Husaria się tak zbugowała na styl. Co tu się dzieje? Z drogi! Przepuśćcie mnie! Twoje ludzie, kontroluj ich! Co oni się zbugowali, tak? Troszkę. To ty? Ojeju! Dostałeś. Nie wypaliła. Broń nie wypaliła, no zdarza się. Jak już mówiłem, 17-wieczna broń, więc wiele ona nie robi. Mamy problemy. Bo chyba nas wyróżnęli troszkę. Ale my i też. Kurde, jakbym był inżynierem, odpalił tę armatę i byłoby PGG. Maciula we wsi. Nie mam amunicji. No, oczywiście. Co to tak wszystko dzwoniło u mnie? Nie mam pojęcia, u mnie jest wszystko okej. Na początku były alergie, ale teraz wszystko bardzo nie chodzi. No bo jest mało botów teraz. No. Dobra, mam w końcu jakiegoś bota, który ma amunicję. O kurde, nie trafiłem. O, to był Kuba. Dobrze wiedzieć. Kolejny zabity. On już mało przyjaciół. Ilu my tam zabiliśmy? 79. To nieźle. Tylko, że nam zostało 5 przy życiu. Jeszcze 30. Więc chyba historycznie oraz fabularnie wszystko potoczyło się tak, jak miało się potoczyć. Z tego co... Nie! Och. Jeszcze nam się uda. Może. A nie! Kurde, te boty przyszły i mnie jeszcze ciachnęły. Jakby nie to, to ten dawał umarł. Ci pikinierzy są straszne czasami.
ten... wkurzający. Najważniejsze jest to, że się respekt w takim losowym miejscu. No nie! Przegraliśmy. No niestety, tak czy siak, no wszystko się zostało zachowane zgodnie z fabułą, to się kolejna bitwa włączyła, ale już jej pokazał nie będę. Wiem, żebyście chcieli jak najdłużej to obserwować, bo to takie arty ciekawe. Mam nadzieję, że ten pierwszy failowy odcinek wam się podobał i że będziecie wracać do serii z kozaków. Kurde, zahajek, muszę cię zabić. No muszę, nie rozkojarzyłeś mnie, nie wiem co chciałem powiedzieć. Tak. Wiesz, że nie masz friendly fire. Niestety. Znaczy, jak mam nadzieję, że wam się to podobało i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.